Każdy człowiek ma nie jednego, a dwóch aniołów stróżu. I to są aniołowie stróże, tak naprawdę pod postacią duszy, bliskich osób zmarłych, naszych krewnych, na przykład tutaj brat, siostra, matka, ojciec, mąż, żona. No właśnie, szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dotycząca tego, że każdy z nas ma. Praktycznie dwie dusze, można powiedzieć, dusze opiekuńcze, które opiekują się człowiekiem za życia. No właśnie, więcej na ten temat dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do gry pod tym filmikiem. kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpagea na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj przedstawię historię dotyczącą kwestii dusz, ile tak naprawdę anioła aniołów stróży ma człowiek. No często się mówi, tak, jeśli chodzi o religię katolicką, że człowiek ma praktycznie tutaj anioła stróża, który mu towarzyszy, który dba o danego człowieka za, na ziemi aczkolwiek, no, każdy z nas ma różne wydarzenia w życiu, jakieś wypadki losowe i tak dalej, katastrofy, porażki życiowe, no i wtedy jest pytanie, gdzie był ten anioł stróż, tak, jak on nas strzegł, no ale ostatecznie to my decyzje podejmujemy w naszym życiu, a nie e, anioł stróż za nas. No i tu jest ciekawa teza, można nawet powiedzieć taka przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, która mówi o tym, że każdy z nas ma dwóch aniołów stróżów, tak, to więc... E, jakby z religii katolickiej uczeni jesteśmy tego, że każdy z nas ma swojego aniela, anioła stróża, nawet jest modlitwa do anioła stróża. E, tak, aniele stróżu mój, e, te zawsze przy mnie stój, i tak dalej, e, praktycznie brzmi ta, e, ta, e, ta modlitwa. To tutaj Jasnoid Jackowski mówi o tym, że właśnie każdy z nas ma co najmniej jednego anioła stróża, a nawet dwóch, pod postacią duszy osoby zmarłej, która praktycznie zmarła jakiegoś bliskiego lub też krewnego. Tak to właśnie tutaj definiuje jasnowic. No i tutaj, że te praktycznie dusze osoby zmarłych, one dają nam impuls w naszym życiu. Nie często dają te impulsy, podpowiadają nam, jeśli chodzi o nasze życie, ale trzeba być praktycznie na te trzeba być otwartym na takie, na, na takie podpowiedzi, na takie impulsy ze strony właśnie anioła stróża. Bo to jest na przykład kwestia tego, że ktoś dziś ma pojechać na wakacje albo chce kupić po prostu taki samochód, już jest praktycznie przekonany, już kupił bilet na wakacje, okazuje się, że nie poleciał na te wakacje, samolot spadł, nastąpiła katastrofa, czyli ten człowiek uniknął śmierci. Ktoś na przykład chciał już kupić samochód, wszystko było go dogadane, podobało mu się cena i tak dalej. Ostatecznie nie kupił tego samochodu. Okazało się, że inna osoba, która kupiła ten samochód, wracając do domu, zginęła w wypadku samochodowym, tak? Nie wiem, ten samochód się tam rozkraczył czy się zepsuł, a nie było to przedstawione. No, słyszałem taką historię. Ktoś kupił samochód, był zadowolony, sprawdził stan tutaj techniczny, zapłacił już pieniądze, wrócił praktycznie i doszło do wypadku. Ten człowiek zginął. Jeśli chodzi o ten wypadek samochodowy, okazało się, że ten samochód był spawany na pół. No zupełnie absurdalna sprawa, tak? No, bo gdzieś tam ten stan techniczny można sprawdzić na stacji diagnostycznej, stacji warsz. Jeśli chodzi o warsztat samochodowy, e, układ hamulcowy, płynny i tak dalej, to są takie rzeczy, które można pojechać z diagnostą, z mechanikiem, który to sprawdzi ze znajomym, który to sprawdzi. Natomiast no, kto to sprawdzi, czy samochód był spawany i w momencie, kiedy tam doszło do zderzenia, ten samochód się rozkraczył, i praktycznie e, jeżeli był podzielony na pół, to ta jedna część przygniotła i przecięła tego człowieka na wpół. No, przerażająca sprawa. No, a taka była historia. No i właśnie tutaj jasno jest mówi o tym, że każdy z nas nawet może mieć dwóch aniołów stróżów, dwie dusze osoby zmarłej, które są swego rodzaju właśnie przewodnikami naszymi za życia. Tylko ważna jest kluczowa sprawa, żeby odczytać te impulsy, te przekazy, które właśnie ten anioł stróż nam daje. No, i to jest pytanie, tak naprawdę, tak? Gdzie pojawiają się te sygnały, te podpowiedzi? Czy to jest pod postacią snów proroczych, czy jeśli chodzi o um, instynkt, tak? Na przykład, nie wiem, ktoś coś chce zrobić, dokonać czegoś, e, na przykład chce e, tutaj, no tak powiedziałem, kupić samochód, ale e, na przykład inna sama mówi instynkt, nie, nie kupuj tego samochodu, wszystko jest fajne i tak dalej. Ale ja mam złe przeczucie. No jak masz złe przeczucie, przecież nie będę kupował na podstawie Twojego przeczucia samochodu, tak? E, tylko kupuję na podstawie przesłanek, jest ładny, podoba mi się technicznie, cenowo, o to mi chodziło, takiego szukałem i tak dalej, nie jest to prosto znaleźć. No, jedna tak samo mówi, na przykład żona do męża mówi: Nie, nie kupuj, tak? No, ja mówię: No dobra, ostatecznie nie kupię, ale to będziemy dłużej bez samochodu, na przykład. Tak? Więc tutaj rzeczywiście jasność mówi, że nawet możemy mieć dwie dusze osoby zmarłej. Tylko pytanie też jest takie: kto tak naprawdę na nas czuwa, nad nami czuwa, tak? Bo czy to jest na przykład babcia, czy to jest matka, ojciec, mąż, żona, w jakiej tak naprawdę to ma miejsce w relacji, tak? Kto miałby nad nami czuwać? No wydaje się, że naj, 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 najłatwiejszy taki schemat, że jeżeli żona pozostanie jest mąż, no to mąż będzie takim aniołem stróżem, tak? Jeżeli z kolei na przykład tutaj, nie wiem, umrą rodzice, ojciec i matka i na przykład dziecko zostanie, to ten anioł z tymi aniołami stróża, stróżami będą rodzice. No wydaje się, że tak. Natomiast to może być właśnie osoba bliska, krewna z rodziny, tak? Czyli tak to właśnie wygląda, no wielokrotnie można było się spotkać z taką właśnie sytuacją. Ludzie opowiadali, że mieli takie przeczucie, czegoś nie zrobili i dobrze praktycznie na tym wyszli, chociaż nie potrafili tego tak naprawdę wytłumaczyć w ten sposób racjonalny, także na końcu podjęli inną decyzję. Niż pierwotnie zakładali. Możecie napisać w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. Jeszcze nie kończę, ale jestem ciekawa, co Wy na ten temat sądzicie. Czy mieliście takie przypadki w swoim życiu, że ten rzeczywiście ten anioł stróż miał miejsce? Bo my, tak naprawdę, jeśli chodzi o wiarę katolicką, no to wierzymy w tej anioła stróża, który miałby opiekować się wszystkimi ludźmi. Natomiast tutaj ten anioł stróż, jeśli chodzi o taką osobę z rodziny, no to on by był, był spersonalizowany, tak, spersonifikowany nawet w stosunku do nas, konkretnie przypisany, to tak samo jak prośby wszelkie do Boga, no to Bóg praktycznie musi się zajmować prośbami wszystkich ludzi. Jeżeli zakładamy, jeśli chodzi o wiarę katolicką, no są różne praktycznie wiary, więc tutaj tym aniołem, stróżem, to jest jakby, można być taki przypisany, to tak jak ojciec chrzestny mamy i matkę chrzestną, tak, a więc osoby, które są przypisane konkretnie, jeśli chodzi o Chrzest danej osoby. No właśnie, tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o kwestię anioła. Stróża, czy rzeczywiście ten Anioł Stróż czuwa nad nami? No, często jest na przykład kwestia patronów, tak? Chyba Święty Krzysztof jest patronem kierowców. Wiele osób ma tutaj medalik ze Świętym Krzysztofem, czy na przykład Różaniec. No, dzisiaj może to nie jest już tak popularne, ale jeszcze w latach 90. było to mocno popularne. Dziś Różaniec, czy po prostu medalik na lusterku zawieszony i tak dalej. No, jeżeli to po prostu komuś pomaga mentalnie, psychicznie, panu no to jest dobre, tak natomiast, no, jeżeli ktoś jeździ brawurowo to i tak mu, o, i nawet ten medalik ani nawet tutaj, gdyby cały samochód był pełny tutaj krzyży, tak i różańców, to i tak nic nie pomoże no ale rzeczywiście są takie sytuacje w życiu pewno, na pewno każdy z nas miał taką sytuację, że ledwo uszliśmy z życiem, albo podjęliśmy jakąś decyzję która była słuszna i tak dalej, tak? nawet taka kwestia, że ktoś ma nauk tak, na przykład Jasnoid palił papierosy kto wie, czy dalej mógłby żyć, funkcjonować, gdyby nie rzucił tego na ogół w odpowiednim momencie, tak? Nie było to proste, nie było to łatwe, no ale gdyby tego nie zrobił, mogły przyjść inne choroby, mogłyby na przykład być choroby nowotworowe czy jakieś inne problemy, zwłaszcza, że Janowicie na przykład miał problemy z sercem. Może to właśnie Anioł Stróż. Pomógł mu wytrwać tej silnej woli, tak? Były takie sygnały od tego nieostróżach, że to są ostatnie szansa, ostatnia chwila na to, żeby rzucił palenie papierosów. No tam była przerażająca ta historia. Przedstawiałem na moim kanale, gdzie Jasnojc Jackowski trafił do szpitala, miał zwapnienie naczyń krwionośny, przechodził zabieg w Warszawie, chyba nie, bo w Gdańsku to było w Gdańsku, bo zasłabł się na, na stacji benzowej w Warszawie, trafił do szpitala Brudnowskiego, ale to już była inna sprawa. Tam mu ustawiono leki, ale operację miał w Gdańsku. No i taka sytuacja była, że praktycznie tutaj po wyjściu z tego szpitala pierwsze, co zrobił jasnowic Jackowski, to poszedł i kupił papierosy. Czyli tak był mocno uzależniony. No wydaje się, że przechodząc tak ciężki zabieg, operację, no człowiek po prostu szanuje zdrowie, a mimo tego Jasnowiec w inny sposób postępował, dopiero później rzeczywiście rzucił całkowicie te papierosy. No właśnie, no ale to nie jest takie proste, są różne nałogi, są różne uzależnienia. Jest taka teoria, która mówi o tym, że im dłużej się pali, im więcej lat, tym ciężej jest rzucić. Eee, że jak ktoś na przykład pali tam do dwóch lat, to jest stosunkowo łatwo, do pięciu, potem ciężej są 10, 15, 20, 25 lat, to bardzo ciężko, więc no to każdy po prostu musi inaczej rozpatrywać to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie no i właśnie wasze doświadczenia jeśli chodzi o anioła stróża który wam towarzyszył, albo też dusze osoby, no właśnie, dusze osoby zmarłej, jak wam pomaga pozdrawiam, trzymajcie się, cześć